Dobry wieczór wszystkim, witam serdecznie. Dzisiaj sobie porozmawiamy o usłudze Microsoft Azure. Może Microsoft Azure? Bo tak fajnie to brzmi. Dobrze, posługuję się Wikipedią. Microsoft Azure, wcześniej Azure Service, Platform Windows Azure, platforma chmurowa firmy Microsoft, stworzona przez w modelu PaaS. Dobra, przejdę na mój polski, a nie homoamerykański język. dobrze. Platform as Service. Udostępniona ona mechanizmy pozwalające przetwarzać dane Windows Azure Computer, a także składować Microsoft Azure Storage, SQL, Azure, platforma Windows Azure występowała pod nazwą kodową Red Dog. Czerwony pies. Jakie dziwne. Logo programu Azure, autor Microsoft. Pierwsze wydanie, 1 luty 2010, 14 lat temu. A to młoda dupa jeszcze z tej platformy. System operacyjny Microsoft Windows Linux. To tutaj będzie wojna pod komentarzami pod filmem Microsoft Windows Linux. Nie teraz Linuxiarze śmieją się. Microsoft potrafi Linuxa napisać? Nie no, coś tam dają sobie. Linuxiarze się tego teraz pewnie nabiją. Nie dziwię się. Sam się trochę podśmiałem. Microsoft i Linux. To jak wsadzić dynamit do sedesu i wypalić. A Windowsiarze piany dostają, że Microsoft zobaczysz zaawansowany Windows to kurde jakiegoś Linuxa. Bo Linux to przyszłość. Dobrze, przepraszam. Skończmy z tymi jajami. W trakcie konferencji PDC 2008 w Los Angeles, mieście aniołów, a raczej upadłych aniołów, nastąpiła pierwsza prezentacja platformy Windows Azure i jej udostępnienie w wersji CTP. Tylko dla uczestników tej konferencji 1 luty 2010 nastąpiła publiczna premiera tej platformy i udostępnienie jej dla i do użytku komercyjnego. Budowa. Platforma zbudowana jest z grupy trzech technologii zapewniających specjalizowany zestaw możliwości programów do... Co więcej, platforma Windows Azure może być wykorzystywana zarówno przez aplikacje uruchomione lokalnie na komputerach uczestników, jak i uruchamiane i słowo klucz. Aplikacje uruchamiane w sieci na lokalnych komputerach uczestników, ale i aplikacje uruchamiane w chmurze. Platforma Windows Azure składa się z następujących elementów. Windows Azure zapewnia przestrzeń do składowania danych i posiada środowisko uruchomione. Przepraszam, jeszcze raz. Przestrzeń do składowania danych i posiada środowisko uruchamianiowe, służące do uruchamiania aplikacji w systemach Windows Server 2012. Grałem na tym kiedyś wiele gier i dopóki nie wykupicie sobie licencji, to tam kij z nim, ale ten Windows Server 2012 do gier zajebiście się nadaje. 16.19 Linux, Ubuntu, Red Hat, CentOS i tak dalej. Systemy te są uruchamiane na maszynach wirtualnych wykorzystując technologię Hyper-V. Każdy wie, czym jest Hyper-V. Komputer odpowiada za zadania obliczeniowe hostowanych aplikacji. Storage odpowiada za przechowywanie danych w chmurze. Fabric odpowiada za zarządzanie, monitorowanie aplikacji uruchamianych w chmurze, a także nadzór maszyn działających w centrum obliczeniowym. SQL Azure zapewnia możliwość używania
abstrakcyjnych bazy danych zaimplementowanych do uruchamiania w chmurze Windows, Azure, Platform, App, Fabric. Komponent dostarczający dodatkowe funkcjonalności w firmie, usług, wśród nich znajdujący następujące mechanizmy. Service Bus pozwala tworzyć chmurę hybrydową i zapewnia bezpieczne połączenie między zasobami zdalnymi i lokalnymi. Access Control Service, mechanizm odpowiadający za kontrolę dostępu do usług, wykorzystujący jest na przykład przez Service Bus. Opiera się on o koncepcję federacyjną. Caching, rozproszony cache w pamięci. Tworzenie aplikacji tworzy technologiami, jakie można wykorzystać do budowy aplikacji dla platformy Windows Azure. Wszystkie technologie dające się uruchomić na platformie Windows, oprócz technologii NET. Technologia referencyjna dla chmury Windows Azure można wykorzystać takie jak technologie jak Java, PHP, C, C++, czy Python. Python oczywiście, Python Linuxowy. Pisanie rozwiązań dla chmury Windows Azure przeznaczonych dla popularnych IDE, takich jak Visual Studio czy ElicPlace. Jeżeli z czymś się pomyliłem, bardzo przepraszam, ale ciężko mi idzie wypowiadanie anglojęzycznych nazw pewnych rzeczy, więc przepraszam bardzo za to. Ze strony Microsoft można pobrać Windows Azure SDK dla platform takich jak Net, Java, PHP i Ruby. Ważnym składnikiem SDK jest emulator chmury. Pozwala on na lokalne uruchamianie, testowanie oraz debugowanie, tworzenie aplikacji. Nie jest on jednak w 100% zgodny z rzeczywistą platformą. Najważniejsze różnice to emulator pozwala na połączenie się do uruchamianej roli i jest debugowanie w trakcie działania aplikacji. Prawdziwa platforma Windows Azure nie pozwala na to. Ja pierdolę, to jest, powiem, przepraszam bardzo, ale tutaj jedno drugiemu trochę jakby wyklucza, przeciwstaje okoniem, bobrem. Nie, no naprawdę, zabawne. Instancja, uruchamiana na emulatorze posiada dostęp do bibliotek zarejestrowanych w lokalnym Global Assembly Cache GAC. Do rejestru i konfiguracji komputera usługi te nie są jednak dostępne w rzeczywistej platformie. O, w mordę, ale się zaczyna. Emulator pozwala na wpisywanie informacji diagnostycznych na konsoli lub wykorzystywanie Windows Azure Diagnostics do przechwytywania takich wiadomości na platformie Windows Azure, logowania informacji możliwości jest tylko za pomocą Windows Azure Diagnostics, a wszelkie informacje przechowywane są w specjalnej tabeli w Windows Azure Stores. Wow! Normalnie jaja. Wszystkie instancje uruchamiane na emulatorze posiadają usprawnienia administratora, natomiast te uruchamiane na platformie posiadają uprawnienia standardowego użytkownika. Emulator nie odzwierciedla w pełni zachowania load balancera wykorzystywania programu Windows Azure. O, w mordę jeża. Bezpieczeństwo. No, i tu jest ciekawie. Windows Azure posiada wiele procedur, rozwiązań technicznych zapewniających wysokie bezpieczeństwo danych aplikacji umieszczanych w chmurze. Można tutaj wyróżnić wielokrotne replikacje danych, tak aby przynajmniej jedna kopia znajdowała się w innym centrum obliczeniowym.
Właśnie, centrum obliczeniowym, chmura, Azure, co to właściwie takiego? 64 regiony centrodanowe na całym świecie, które posiadają własne połączenia światłowodowe i one są wyższej klasy niż to, co macie podpięte do waszego domu. 64 centra danowe na całym świecie rozrzucone, które niestety, ale zjadają megawaty mocy, więc ta durna żaróweczka energooszczędna, która jest w twoim domu, to jest niczym w porównaniu przy tym, ile te zjadają mutanty obliczeniowe. Więc jeżeli kiedyś zaświecisz żarówkę energooszczędną w domu, to powiedz, że to pomyśl, że jesteś głupim klakierem, którym ma oszczędzać prąd, gdzie takie obliczeniowe monstra będą wżerać go całymi kontenerowcami morskimi, a ty będziesz mógł tylko na to patrzeć. I tutaj się trochę, przepraszam, wtrącę, zanim omówimy dalszą część tego artykułu na Wikipedii, bo chodzi głównie o to, że ta chmura, czyli globalny komputer Microsoftu, Microsoft Azure, chodzi głównie o to, że mamy 64 centra bazodanowe na całym świecie, ale niektóre są większe, niektóre są mniejsze, które posiadają własne połączenia światłowodowe kładzione po lądzie, pod wodą i połączenia satelitarne. Wszystko tylko po to, żeby była ciągła łączność z tymi centrami bazodanowymi i żeby ta łączność była niczym nie zakłócona. Gdy wy macie oszczędzać prąd energooszczędnymi żarówkami, to takie obliczeniowe monstra wżerają go całymi milionami megawatów. Pomyślcie, że taki komputer Nvidia DGX w wersji podstawowej wpierdziela jakieś 10 kW mocy, a 10 tysięcy takich komputerów to całe megawaty energii wżeranych na minutę albo na sekundę, zależy jak do tego podejść. I dlatego ja tutaj uderzam do tego, że właśnie Microsoft chce zbudować jeden wielki globalny komputer tylko po to, żebyś w przyszłości nie posiadał Windowsa fizycznie na swoim komputerze, ale żebyś odpalał go właśnie z chmury Azure, bo najlepiej, żebyśmy mieli wszystkie technologie, całe systemy z jednego dostawcy, z jednego miejsca na Ziemi. A ostatnio byliśmy świadkami, do czego prowadzi to, jeżeli wszystkie usługi, jeden system będzie dostarczany od jednego dostawcy. Totalnym Armagedonem. Na lotniska padały, szpitale padały, wszystko padało, bo wszystko bazowało na Windowsie. I więcej nie chcę już tu mu nic mówić. Dobrze, jedziemy dalej. Przeczytam od początku. Bezpieczeństwo Windows Azure posiada wiele procedur i rozwiązań technicznych zapewniających wysokie bezpieczeństwo danych i aplikacji umieszczanych w chmurze. Może, przepraszam bardzo, że to powiem dla idiotów, zaznaczę ten tekst, bo to jest bardzo ciekawe. Dobrze. To był ważny tekst. A teraz czytamy. Można tutaj wyróżnić wielokrotne replikacje danych tak, aby przynajmniej jedna kopia znajdowała się w innym centrum obliczeniowym. Inną cechą jest podział maszyn na obszary awarii. I to tam angielskie słownictwo. A instancje aplikacji są do nich rozlokowywane tak, aby każda aplikacja znajdowała się w innym obszarze awarii. Dzięki temu w przypadku fizycznej awarii komputera istnieje mniejsza szansa na awarię aplikacji. Kolejną procedurą bezpieczeństwa jest fizyczne niszczenie wszelkich uszkodzonych dysków. No, powiedziałbym, że ja to trochę w to nie wierzę. Jeżeli ja tego nie zobaczę, to ja nie uwierzę, że one są niszczone. Tak? Teraz powiecie, co ty człowieczku pierdolisz na YouTubie, ty kurde debilu z żółtymi papierami, ty pieprzony piorunie elektryku, wielki inżynierze, gówno wiesz i gówno widziałeś w życiu. Tak? To sobie popatrzcie, moi mili,
Jak komputery, które trafiają w Europie na elektrośmieci, są wywożone kontenerowcami do Afryki, a tam naprawiają zasilacze komputerowe, dyski twarde, karty graficzne i sprzedają pod własnymi markami za połowę ceny co w Europie. W Indiach na przykład naprawiają zasilacze różnego rodzaju i sprzedają je pod własnymi markami i dają nawet dłuższą gwarancję. Więc to, że ty wyrzucisz dziś albo jutro swój komputer na złom, bo kupisz se za 10 tysięcy złotych, to teraz pomyśl, że twój komputer popłynie kontenerowcem do jakiegoś kraju, zostanie tam naprawiony i sprzedany za połowę tej ceny. Ktoś będzie miał komputer, który ty wyrzuciłeś, bo tobie się znudził, a ta osoba będzie może, ale nie musi, będzie mogła posiadać twoje dane, które zostawiłeś na dysku twardym SSD, HDD czy pendrive'ie. A dlaczego? A dlaczego nie? Pytanie tylko brzmi, dlaczego niektórzy ludzie w ogóle nie mają haseł do komputera, tylko klikają Enter? Albo jak wyrzucają komputer, to na przykład nie usuwają zawartości dysku, tylko robią format i tyle. A żeby usunąć dysk, trzeba go doszczętnie sformatować od zera. Są do tego specjalne programy, ja nawet kiedyś pokazywałem, jak wykonuje się format dysku twardego. Usuwanie całkowite z niego danych. Dobrze, jedziemy dalej. Dzięki temu w przypadku fizycznej awarii komputera istnieje mniejsza szansa na awarię aplikacji. Kolejną procedurą bezpieczeństwa jest fizyczne niszczenie wszelkich uszkodzonych dysków, które były wykorzystywane do przechowywania jakichkolwiek danych. Dzięki temu dane, informacje, które przesłane są do chmury i tam gromadzone, są zabezpieczone przed ich utratą oraz odczytaniem z dysków przez niepowołane osoby. I tutaj powiem szczerze, nie uwierzę w to, bo dla mnie jest to zbyt piękne. Więc przeczytaliśmy sobie cały artykuł na temat Microsoft Azure. Mam nadzieję, że udało mi się wytłumaczyć wam, na czym to polega.